Wracamy na stadion przy Łazienkowskiej. To są, proszę Państwa, obrazki sprzed kilku dosłownie minut, bo dzisiaj informowaliśmy już o tym, że jest piękna akcja dla dzieci, kibiców i z klasą, natomiast też tutaj myślę, że duże brawa dla organizatora meczu, dla Legii, dla prezesa Leśnodorskiego. W przerwie uhonorowana reprezentacja Polski w Amp Futbolu, zresztą bardzo ciepło tutaj przywitana przez publiczność. Widać było wzruszenie w oczach reprezentantów Polski w Amp Futbolu, także rozegrali tutaj taki mini mecz w przerwie, no a my już wracamy. Wracamy do rywalizacji pomiędzy Legią a Pogonią. Otrzymujemy informację, że oba zespoły rozpoczną tę drugą część spotkania bez zmian, więc goście Pogoń Szczecin w bramce z numerem 66 Kudła, w linii obrony 21 Rudol, 14 Golla, z numerem 3 Dąbrowski, 15 Matynia, dalej linia pomocy 8 Bąk, 13 Murajama, 6 Murawski, 23 Matras z numerem 7 Kun i na szpicy zdobywca bramki z numerem 93 Zwoliński. Jeśli chodzi o zestawienie Legii, w bramce z numerem 12 Kucjak, w obronie 28 Broś, 25 Rzeźniczak, 15 Astis, z numerem 6 Gilerme, w linii pomocy w środku 3 Jodłowiec, 21 Wrdoliak, przed nimi z numerem 8 Duda, z 18 numerem Kucharczyk, z 33 Żyro i na szpicy z numerem 70 Orlando Saa, więc i Henningberg, i Jan Kocjan zostawiają wszystkich, którzy zaczęli ten mecz cały czas na boisku. Murawski, Duda i Orlando Saa. Mało było udanych zagrań portugalskiego napastnika w tej pierwszej części spotkania. Jeśli chodzi o jego bilans w stosunku do rozegranych minut w lidze, to jest naprawdę fantastyczny, bo zagrał 515 minut ligowych, w sumie 7 meczów, 6 goli, 1 asysta. Tak wygląda bilans Portugalczyka, ponoć no, będącego gdzieś tam w kręgu zainteresowań selekcjonera Fernando Santosza. Ale też przepada te zdobyte bramki później słabszymi występami. Jak już dostaje szansę niż od pierwszej minuty, to tak jak w tym meczu pucharowym w Kijowie, w którym Legia grała z Metalistem Charków, czy też to jest dzisiaj, bo jest strasznie wycofany. Można powiedzieć, też nie pokazuje się do gry. Na ławce rezerwowych Legii Jałoka, Lewczuk, Zaganowski, Piech, Szwok, Pinto, Ryczkowski, natomiast na ławce Pogoni Janukiewicz, Małecki, Rogalski, Kozłowski, Okuno, Hernani i Nunes. Ibica, Wrdoliak, Jodłowiec i Duda, Żyro prawą nogą, ale dobrze ustawiony, pilnujący tego bliższego słupka Dawid Kudła. Chciałby od razu gdzieś wyższego podejścia Orlando Saa. Wycofali się gracze Legii, Iñaki Astis, Kucjak, Gilerme. Astis, Wrdoliak. W tej stronie bardzo szeroko ustawiony Broś, mający ochotę praktycznie w każdej akcji ofensywnej tutaj brać udział. Dąbrowski, Bąk, niedokładnie, Wrdoliak, odzyskała Legia, jest Golla, Rudol. Jodłowiec na przebitkę kilka Zobaczmy. Razy. Zobaczmy! Zgranie do bramkarza i Kudła wyłapuje tę piłkę, jeszcze ma pretensje za to zachowanie do Andreja Dudy. Widzieliśmy tutaj Tomka Jodłowca na przebitkę, poszedł raz, drugi. Tutaj wszystko mu się odbijało idealnie. Murawski. Rudol. Kun. Rudol. Murajama. Bardzo ładne takie przyjęcie kierunkowe Japończyka. Murajama. Już pole karne Legii, wciąż Murajama lewą nogą, ale to nie był strzał, który mógł zaskoczyć Kucjaka. A też nie miał komu zagrać. Mieliśmy tutaj legioniści, czekali, co zrobi Murajama. Pozwolili mu na oddanie strzału, ale ten strzał no, był
I chyba lekko zblokowany. Teraz bardzo ładne odegranie Żyry do Dudy. Duda, no nie doszła ta piłka do Kucharczyka. Guilherme. Niedokładnie i ma teraz pogoń szansę na kontrę, bo kompletnie wolna była ta lewa strona boiska, ale zatrzymała się piłka na jodłowcu. Murawski. Tak, tak, Batonek Jodłowiec zatrzymał piłkę ręką jeszcze i jest karta, żółta kartka. Nie dlatego będziemy grać ten stały fragment gry na gwizdek. Oczywiście jak najbardziej zagranie ręką, słuszna decyzja sędziego, ale też myślę, że ważne było to zatrzymanie piłki przez Jodłowca, bo dla Legii to wyglądało dosyć niebezpiecznie. Czterech zawodników Pogoni wychodziło z tą kontrą. Brdoliak, Duda, agresywnie Dąbrowski, Murayama, Kun, Guilherme, Kucharczyk, Kun, Rudol. Natężenie meczów, Liga, Puchar Polski, Liga Europejska, grali swój mecz dopiero w niedzielę wieczorem. No tak, mieli też jeden dzień jednak dłużej odpoczynku, bo jednak w europejskich pucharach grali w środę. Nie tak jak się gra w czwartek Ligę Europejską, ale też w zasadzie można powiedzieć, że legionistom powinno zależeć na tym, żeby ewentualnie skończyć ten mecz po 90 minutach. Są faworytem, po tej reformie Pucharu Polski są rozstawieni z numerem 1, jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski jako mistrz kraju. Murayama. Murayama i Wrdoliak. Jakby lekko przestraszył się teraz Chorwata, Japończyk. No, Henning Berg definiuje cel związany z Pucharem Polski jasno. Chcemy zdobyć ten puchar. A to już udowodnił trener Legii w meczu w Legnicy z Miedzią, gdzie wystawił swoją najsilniejszą wtedy z Radowiczem. Wtedy tylko Michał Żyro nie grał, a grał Jakub Kosecki. A to była ta najsilniejsza jedenastka legionistów. Wygrali na pokoju 4-0. Potraktowali poważnie przeciwnika z niższej klasy rozgrywkowej. No to, co wspominałem na samym początku, chyba ta nauczka za super puchar. Porażka z Zawiszą Bydgoszcz. Zawiszą, która no, w tej chwili dołuje, można powiedzieć, w tym sezonie. Ale ona gdzieś się odbiła chyba czkawką, bo to jednak trofeum. Prezes PZPN zawsze powtarza, no najważniejsze dla trenera powinno być to, co jest w gablocie, a nie serię meczów zwycięskich, czy też meczów bez zwycięstwa. No i Henning Berg, myślę, jako były piłkarz m.in. Blackburn Manchesteru, to wie. A teraz Duda, już pole karne rywala, jest kartka. Dla Dudy. Dla Dudy. No, zobaczymy to w powtórce. 52. minuta. Zobaczmy. Pośliznął się tutaj napastnik Legii. Nie było kontaktu. Ujechała mu noga. Ocenił bardzo dobrze całe to zdarzenie arbiter główny. 8. minuta drugiej połowy. Zwoliński. Astis. Tynia, Bąk. Ogrzewają się rezerwowi, wśród nich Patryk Małecki. Dwie bramki zdobyte w Ząbkach. W rywalizacji z Dolkanem to były jego pierwsze bramki w tym sezonie. Bo przecież w lidze jeszcze nie trafił. Ma na koncie 3 asysty, natomiast wciąż czeka na gola. Rzeźniczak, Broś. Nie wiem, czy zobaczymy jeszcze Patryka Małeckiego z tych początków w Wiśle Kraków. Choćby nawet z tego jednego meczu z Apoelem Nikozja w walce o Ligę Mistrzów. To już było tak dawno. Muszę ci powiedzieć, że byłem na przykład na meczu w Szczecinie z bydgoskim Zawiszą i grał w tym meczu już zdecydowanie lepiej Małecki. Napędzał tę akcję Pogoń. A tutaj kartka dla Bąka.
się rozpoczęła od trzech żółtych kartek, od takiego chaosu troszeczkę na boisku. Fauli, przebijanek. No, wyraźnie spóźniony był tutaj z tym atakiem na piłkę. I potem już bardzo ostro potraktowany Łukasz Broś przez Bąka. Tymczasem ustawiona piłka przez Kucharczyka. Cały zespół ze Szczecina znów cofnięty na 15-16 metr. Bez najmniejszych problemów Kudła wyłapuje piłkę po strzale Jodłowca. Mamy teraz oficjalne potwierdzenie. 15 412 widzów dzisiaj obserwuje zmaganie w 1/8 finału Pucharu Polski przy Łazienkowskiej. Te blisko 7 tysięcy dzieciaków, kibicuj z klasą. Legia zaprosiła dzieci z całej Polski za darmo. Także piękna akcja, promocja futbolu. No i to jest swoisty rekord świata. Taka liczba dzieci i młodzieży, która weszła na mecz za darmo. Dąbrowski. Murawski. Kun. Naprawdę chłopak może się podobać. Ciekawy. Krótko prowadzi piłkę. Dynamiczny. A tutaj ma dużo problemów jednak w rywalizacji z Broziem. Jakub Bąk nie potrafi sobie tej gry ułożyć. Inna sprawa, że Broś jest naprawdę w dobrej formie. Fajnie wygląda pod względem motorycznym. Dużo wygrywa tych pojedynków. Gra bardzo pewnie, asekuruje, nawet dwa razy asekurował obrońców, swoich kolegów w linii defensywnej. Też stara się włączać do przodu w akcje ofensywne. Także tutaj na prawej obronie można powiedzieć, że Legia ściągała Bereszyńskiego kilkanaście miesięcy temu. No a Broś tak wydaje się bardzo pewnym punktem w tej drużynie. Ale wiemy, Bartek ma kolejny uraz, jest na meczu, cały czas jeszcze chodzi z kulami, także... W tej chwili rehabilitacja, siłownia i miałem nawet okazję zamienić z nim przed meczem kilka słów. Powiedział, że liczy na powrót na boisko na początku grudnia. Dąbrowski. Otrzymujemy informację, że za moment na murawie zamelduje się Patryk Małecki, piłkarz, który no naprawdę w dużym stopniu zapewnił Pogoni grę w tej 1/8 finału, bo przecież strzelił dwa gole Dolkanowi. No i zmieni prawdopodobnie Bąka. Bąk, tak jak powiedzieliśmy, zawodnik z żółtą kartką, dzisiaj mało takich przebojowych akcji, wygranych pojedynków. On nie dodał za dużo akcentów w ofensywie. Skrzydłowy Pogoni Szczecin. No tak trzeba powiedzieć, że został nakryty czapką przez Brozia w tej stronie. Zwoliński zgubił tutaj rytm biegu. Wrdoliak. Odważnie, ale no, ta próba była nieudana Zwolińskiego. Nie, wczoraj był na zgrupowaniu, oglądał bramkę Wasiliewa dla Piasta. Tak, była też kapitalna bramka. Murayama, Kun. Dobrze tutaj zobaczył Zwoliński wysuniętego bramkarza Legii, no jednak to nie był udany strzał. Matynia. Dąbrowski. Matynia. Dąbrowski. Matynia. Próbował teraz zagrać po linii. Zablokowane to zagranie przez Żyrę, a więc out dla gości w 58 minuta. No jeszcze musimy poczekać te kilkadziesiąt sekund i na murawie zamelduje się Patryk Małecki. No jest, proszę Państwa, zmiana decyzji, bo pierwotnie tutaj otrzymaliśmy informację, że boisko opuści Jakub Bąk, natomiast no ostatecznie jednak zejdzie zdobywca bramki Zwoliński. Jakiś uraz młodego napastnika Pogoni Szczecin. Taką informację otrzymujemy z ławki rezerwowych Pogoni, a więc Małecki za Łukasza Zwolińskiego w 59 minucie. I teraz Jakub Bąk poszedł w miejsce Zwolińskiego. Będzie grał tego wysuniętego środkowego napastnika. A no może mu tam łatwiej będzie.
No Małecki będzie tutaj musiał zmierzyć się z Broziem. Czy on będzie sobie radził lepiej na tle dobrze dysponowanego prawego obrońcy Legii Warszawa? A Bąk tam ma za zadanie absorbować Rzeźniczaka i Iñakiego Astiza. Od bramki Kucjak. Rzeźniczak. Teraz wyżej Pogoń. Ruszył tam Murayama. Dąbrowski i Duda. Werdoliak. Murayama. Nie ma spalonego. Takuja Murayama. Murayama. Kun. Wybijają legioniści. Matynia. Do Małeckiego. Zdążył Broś. Po raz kolejny pewnie prawie obrońca Legii. Ale tutaj... A trzeba pamiętać, nie ma spalonego przy aucie. Małecki. Szansa Pogoni. Przez moment jakby straciła koncentrację i orientację tutaj Legia w całej sytuacji. Ja tak nie spodziewali się chyba legioniści, że tutaj ten aut może tak być szybko wyrzucony. Nie wiem na co czekali, ale tutaj Małecki miał naprawdę idealną pozycję do tego, by lepiej jednak dograć tą piłkę w pole karne. Jodłowiec, Kucharczyk, Duda. Duda w bocznym sektorze boiska, pusto w środku, teraz Żyro goni Małeckiego. Małecki odważniej między trzech legionistów. No i teraz bardzo takie, powiedziałbym, edukacyjne zachowanie Kocjana. Małecki macha do sędziego, a Kocjan nie dyskutuje z decyzją arbitra, tylko pokazuje Małeckiemu: cicho, wstawaj, graj. Oto właśnie opiekun Pogoni Szczecin, też piękna karta zapisana w reprezentacji Czechosłowacji jako piłkarz. Ale wydawało się też w tamtej sytuacji, że jednak był Małecki faulowany, przynajmniej był blokowany. Oglądamy właśnie to starcie. Tu jest ewidentne przewinienie Brozia. Żyro. Broś. Faulowany Żyro, a więc kolejny stały fragment gry dla Legii. Michał Kucharczyk. Na razie za dobrze nie było z tą jakością wykonywania stałych fragmentów gry przez Kucharczyka w tym meczu. 62. minuta. Kucharczyk. Od bramki rozpocznie Kudła, a Jan Kocjan szykuje chyba drugą zmianę. Zmiana będzie też w zespole Legii. Marek Saganowski już w tej chwili motywowany przez Henninga Berga. No i należy się spodziewać, że dobiega końca mecz dla Portugalczyka Orlandosa. Mecz w jego wykonaniu, no powiedzmy szczerze, słaby. Bez strzału na bramkę. Nawet napastnik Legii. No tutaj trener Berg szuka wzmocnienia. Zawodnika, który będzie w stanie stworzyć sobie sytuację, albo ewentualnie wykorzystać jakąś w tych 90 minutach. Prezes Bogusław Leśnodorski, on zapowiada rozmowy na przyszły tydzień z zawodnikami, którym kończą się kontrakty w czerwcu 2015 roku. Jest w tym gronie Marek Saganowski, jest także Iñaki Astiz, a także rezerwowy bramkarz Konrad Jałocha. No już wydawało się, że gdzieś kariera Marka Saganowskiego dobiega końca, natomiast prezes szczerze mówi, że jest zadowolony w tej chwili klub z dyspozycji, którą prezentuje ten doświadczony napastnik, i rozważają zaproponowanie mu jeszcze nowej 12-miesięcznej umowy. To też jest taka odpowiedź, w jakiej dyspozycji ewentualnie jest Arkadiusz Piech. Po co ściągano napastnika do Legii Warszawa, którego najpierw nie zgłoszono do Ligi Europejskiej, a w dzisiejszym meczu Pucharu Polski wchodzi najpierw na boisko Marek Saganowski. Aut dla Pogoni Szczecin. W dalszym ciągu 1-1.
Małecki. Patryk Małecki, Kucjak przy linii bocznej boiska, już gotowy do zmiany. Maksymilian Rogalski. Saganowski. Poszedł za nim od razu wysoko, agresywnie Dąbrowski. Saganowski jednak odegrał do Żyry. Idzie tam na pełnej szybkości Kucharczyk. Bardzo ważna interwencja Rudola. Tak, to świetny pomysł Michała Żyro. Ale też i ta interwencja obrońcy Pogoni Szczecin bardzo dobra, skuteczna. Widzimy, wyciągnął Saganowski stopera. Zdołał piłkę odegrać, także wystarczyło trzech tutaj zawodników Legii, żeby naprawdę stworzyć zagrożenie, rozegrać bardzo ciekawą akcję. A boisko opuszcza Rafał Murawski, a więc dojdzie też do zmiany kapitana w zespole Pogoni. No nie wiem, czy zna świetnie organizm Rafała Murawskiego trener. Wydaje mi się, że przegrał bardzo solidnie w tym meczu Rafał Murawski. 1-1. Nie chcę podejrzewać, że to jest już oszczędzanie zawodnika przed meczem ligowym. No nie chciałem tego powiedzieć wprost. Natomiast to zdjęcie kapitana w 64 minucie jakieś tam podłoże musi mieć. Jodłowiec. Jeszcze Legia Kudła wypuścił piłkę. Tutaj teraz mamy niesamowite zamieszanie w polu karnym Pogoni. Guilherme. Broś. Broś. Saganowski. Tego nigdy mu nie można odmówić. Waleczności. Przepychał tam się Marek Saganowski. Teraz Kun, Murayama, Kun. Wychodzą trójką, czwórką już szczecinianie. Murayama. Wróciła Legia. Bardzo dobry odbiór Jodłowca. No potem jednak niedokładne zagranie. Matras. Ma bardzo dużo miejsca w środkowej strefie. No bezkarnie tę piłkę sobie prowadzi. Teraz jaka decyzja? Gdzie był popełniony ten faul? No, faul był ewidentny, bo tutaj... Przewrócony bąk, będzie kartka dla Astiza. Ale wydawało się, że przed polem karnym. No już wiemy, na pewno będzie rzut wolny. Inaczej widział to swoim japońskim okiem Takuya Murayama. Wiem, że Japończycy są bardzo precyzyjni, bo oni bardzo często formują te nowości technologiczne, ale myślę, że nasza technologia, powtórka zaraz nam pokaże, gdzie dokładnie ten faul został przez Iñakiego Astiza popełniony. Oglądamy. Tak, przepraszam, karny, to ewidentnie. Ale tutaj... Maksymilian Rogalski, Patryk Małecki. A my jesteśmy bardzo ciekawi rozegrania tego stałego fragmentu. Spray już użyty. 20,5 metra do bramki Kucjaka. Rogalski czy Małecki? Popatrzmy. Rogalski. Jeszcze Małecki. Od bramki rozpocznie Legia. I chciałbym zobaczyć to w powtórce, czy tutaj akurat sędzia Marcin, jak nie powinien powtórzyć tego stałego fragmentu gry, bo dwóch legionistów wyszło i jeden z nich przed oddaniem strzału. Saganowski. Saganowski, pole karne, wzdłuż bramki zagranie Marka Saganowskiego. Nie wykończył tego Michał Kucharczyk. Marek Saganowski, gdyby minimalnie szybciej wystartował do piłki Kucharczyk. Tak, zabrakło tej decyzji Kucharczykowi, żeby od razu ewentualnie iść na ten dalszy słupek, na ewentualną dobitkę. Też tutaj no Marek nie mógł lżej zagrać, bo ta piłka, gdyby była lżej zagrana przez Saganowskiego, nigdy by tam nie dotarła. Jak to czujesz? Zaczyna pachnieć dogrywką?
Nie, no wiemy jak to jest na naszych boiskach ekstraklasowych, że czasami, jak to niektórzy mówią, że ostatnie 5 minut może wynagrodzić nam całe 90, czy tam 85, to też w końcówce może się coś wydarzyć, no, a może wcześniej. Rdoliak. Broś. Super Pucharze Polski też pachniało już rzutami karnymi, bo tam oczywiście nie ma dogrywki, no i Bydgoski Zawisza, no, strzelił bramkę. Strzelił. Jodłowiec. Rzeźniczak. Widzimy, staram się teraz zachować tutaj odległości pomiędzy liniami, także wewnątrz linii obrony, linii pomocy pomagają też napastnicy. Dąbrowski decyduje się na takie fajerwerki techniczne, zatrzymany w sposób nieprzepisowy przez Iwicę Wrdoliaka i będzie kolejna kartka, tym razem dla kapitana Legii. Myślę, że to jest decyzja jak najbardziej uzasadniona, podjęta przez arbitra. Ta sprawa, że może gdyby tak nie przepadał technicznie, tylko zagrał prosto po ziemi, to miałaby Pogoń szansę na wyjście z szybszą akcją. Dąbrowski na Małeckiego. Rzeźniczak. Duda. Zdążył Matynia. Rogalski, Dąbrowski. Matras. Golla. Rudol. Niedokładnie do Rogalskiego. Duda. No, ale też nie ma za bardzo komu tutaj. Ofensywny zawodnik Legii musiał się wstrzymać całą tą akcję. No tak, i trzeba będzie konstruować atak pozycyjny od samego początku. I przeszło to podanie Jodłowca do Dudy. Guilherme. Duda. Guilherme. Wrdoliak. Astis. Zagrania na kilka metrów, sami tutaj gdzieś wpędzają się w kłopoty zawodnicy Legii. Jodłowiec. Kucharczyk. Bramki. Udła. Są teraz tacy niecierpliwi, nerwowi w tym rozgrywaniu piłki, przede wszystkim niedokładni. Dokładnie, nie ma zawodnika w środkowej strefie boiska, który by troszeczkę wziął na siebie odpowiedzialność za rozegranie piłki. Broś. Wciąż Broś. Już pole karne rywala. Na ławce rezerwowych są środkowi pomocnicy, choćby Pinto czy też Szwoch. Zobaczymy, czy któregoś z tych graczy wprowadzi Henning Berg. Na razie odpis dany spalony. Astis. Wrdoliak. Saganowski. Widzimy, wychodzi wysoko i atakuje napastnika bardzo agresywnie Dąbrowski. Teraz zrobił to podobnie, tyle że czysto. Murayama i Bąk. Rogalski. Małecki. Matynia. To było czytelne, bardzo złe zagranie młodego lewego obrońcy Pogoni. Piłka na Kucharczyka. Rudol. Też zabrakło podpowiedzi, trochę spanikował. Z kolei prawy obrońca Pogoni. Jodłowiec. Duda. Guilherme. Na polu karnym Saganowski i Żyro. Kucharczyk. Guilherme. Guilherme. Bardzo ładnie tutaj wyszedł z pleców obrońcy Marek Saganowski, ale nie trafił. No tak, już widzieliśmy, jak Marek ucieka tutaj Dąbrowskiemu. Czekał tylko właśnie na takie dośrodkowanie. No, zabrakło precyzji. Ale to legioniści muszą, jeżeli chcą wygrać to spotkanie w 90 minutach, wykorzystywać tych bocznych obrońców słabszej dyspozycji.
czy to Rudola, czy tutaj Matynie po lewej stronie, bo widzimy, że oni popełniają najwięcej błędów. I aż dziw bierze, że akurat tutaj nie widzimy tych akcji oskrzydlających ze strony warszawskiej Legii. Nie chcę używać zbyt dużych porównań, ale jak coś nam się podoba, to czasami warto porównać do tych najlepszych. Ja myślę, że to takie było wyjście Marka Saganowskiego w stylu Tomasa Millera. Bardzo dobrze. Widzimy, że doświadczony zawodnik Marek zawsze słynął z tego, że bardzo dobrze gra głową. Wiedział, co musi zrobić, żeby wygrać ten pojedynek z Dąbrowskim, no to musiał gdzieś zrobić. Nie może stać, tak? No nie może stać. Zrobił przede wszystkim te najważniejsze. Dwa pierwsze metry przyspieszył i już był przed obrońcą Pogoni. Astis, Kucharczyk, Guilherme. Guilherme do Dudy, Kucharczyk. Rzut rożny dla gospodarzy. Teraz jakby zrozumieli, że tutaj właśnie nie odczytła. Tam można zrobić przewagę, rozciągnąć Pogoń, która jednak cofa się blisko własnego pola karnego. Stara się zagęścić, grać blisko siebie. Także konieczne są dla Legii te wejścia ofensywne Guilherme. Ale cały czas tutaj wynik remisowy, 1-1. Legioniści przekonani, że było zagranie ręką. Arbiter widział to dobrze i uznał, że to nie było zagranie kwalifikujące się do podyktowania rzutu karnego. Wrdoliak. Saganowski. Saganowski. Wrdoliak. Matras. Rzut wolny dla Legii. Grosi Duda. Broś. Jodłowiec. Kucharczyk. Guilherme. Pięciu legionistów w polu karnym. Pogoni. Kudła. Jeszcze Żyro. A tam nadepnął na nogę Patryka Małeckiego, zawodnik Legii, bo Małecki no, tutaj naprawdę to odczuł. Już zmierza. Nawet nie w kierunku masażystów, tylko w tunel? Tylko na ławkę. Czyżby coś się poważniejszego stało Małeckiemu? To wydawałoby się, że to jakby w lekkim szoku był Patryk Małecki. Tak, tak, bo ominął w ogóle tutaj masażystów. Popatrzmy, Małecki. Może źle stanął, może coś z kolanem. Jakieś możliwe, że... Za chwilę będziemy tutaj precyzować informacje, co tam się wydarzyło. Duda absolutnie był przekonany od razu, Patryk Małecki, że dla niego ten mecz się skończył, że tam wydarzyło się coś poważniejszego. Broś. Otrzymuje informację, że gdzieś poczuł, że ucieka mu noga pod kolanem, oby to nie było nic z wiązadłami. My też widzieliśmy, że zamiast Patryk ewentualnie po tym bólu, jak już odczuł coś, zamiast gdzieś położyć się na boisku, poczekać na pomoc, no to biegnie jeszcze tutaj kuśtykając, można powiedzieć, aż do ławki rezerwowych. No nie nagrał się za długo w tym spotkaniu Patryk Małecki. Zobaczmy, Legia teraz z przewagą jednego piłkarza, Wrdoliak, Duda. Ciebie, Patryk Małecki, wydawało się, że nie chce dać sobie pomóc, że jest przekonany, że ten mecz się dla niego kończy. Rozbiegał to przed chwilą przy linii bocznej i wraca do gry, bo już była awizowana zmiana i wejście Filipa Kozłowskiego. Można powiedzieć, że to jest taki typowy chaos dla tego piłkarza. No tak, no tutaj zbiegał, nie czekał na żadną pomoc lekarską, po prostu stwierdził, że biegnie na ławkę rezerwowych, koniec. Sześć żółtych kartek obejrzeliśmy w tym meczu. Żyro. Za dużo prowadzenia, no. Muszą legioniści starać się jednak tutaj pograć trochę podaniem przed polem karnym rywala. Bongi Astis, Rzeźniczak, Bong. Tu już nawet zmiana była przygotowana za Patryka Małeckiego. Tak, tak, Kozłowski miał wejść. Saganowski, Duda. Brawo!
Wyjście faul Dąbrowskiego. Broś, Duda. Jodłowiec. Kucharczyk. Znów tam wystartował Guillerme. Rzut rożny. Ale to widać też w ostatnich minutach, że jednak Legia trochę przyspieszyła tą grę. Czuje się ta ręka. No chyba... poszerzyła, tak? No pytanie teraz jest, czy sędzia uznał to za przypadkowe, bo jednak inny obrońca Pogoni dotknął, wybijał piłkę. Kucharczyk. Rzut rożny dla Legii. Dużo do meczów, do rozegrania podopiecznych Henninga Berga, także na pewno Norwegowi tutaj zależy na rozstrzygnięciu tego w ciągu 90 minut. To raz jeszcze ta sytuacja, kiedy wspaniale wystartował do piłki i strzelał Marek Saganowski, no ale Pogoń dzielnie się trzyma. Jest 80. minuta, cały czas remis 1-1, a pamiętajmy, że z lekkim urazem boisko opuścił do piłkarz, który jednak tutaj absorbował defensywę Legii Warszawa, zdobywca gola Łukasz Zwoliński. Matynia. Murayama. To są takie rzeczy, które bolą. Proste zagranie, piłka wyrzucona z autu i pierwsze wydawałoby się bardzo proste zgranie, niedokładne. Jednak to, co mówiliśmy w pierwszej połowie spotkania, że jednak Zwoliński dawał jeszcze coś takiego jak te przetrzymanie piłki. Jest dalej wybita i to pomagało, to że ewentualnie Murayama mógł podejść do rozegrania, do grania w piłkę. To widzimy, że już od pewnego czasu nawet Japończyka nie widać na boisku. Golla. Matras. Dąbrowski. Kucjak, Rzeźniczak. Przede wszystkim w ostatnich kilkunastu minutach zdecydowanie rozegrała się ta lewa strona, zwłaszcza uaktywnił się lewy obrońca Guillerme. On kilka razy bardzo dobrze włączył się do akcji ofensywnej. Brdoliak obiegał tutaj rywala. Jest 7. żółta kartka w tym meczu. Tym razem ukarany Japończyk Takuya Murayama. Jodłowiec. Guillerme. Kucharczyk. Kolejny faul i kolejny rzut wolny dla Legii. No, od dłuższego czasu już tutaj nie potrafią skonstruować jakiejś sensownej akcji, dojść do bramki Duszana Kucjaka piłkarze Pogoń. No, jednak opuści boisko Patryk Małecki. A zmienia go z numerem 18 Filip Kozłowski. Tak jak się szybko Małecki pojawił na tym boisku po urazie, tak nawet nie zauważyłem, kiedy opuścił. Broni się Pogoń. Już trener Kocjan wykorzystał limit zmian. Czy ta drużyna dokończy mecz i ewentualnie, gdy dojdzie do dogrywki, to nawet kolejne 30 minut trzeba będzie grać tą samą 11. Żyro, Duda, Saganowski. Jeszcze Jodłowiec. Zbiegnięcie tutaj do środka, asekuracja stoperów ze strony Rudola. Wrdoliak, Bąk, Bąk i Broś, Bąk. Nie może dzisiaj wygrać pojedynku biegowego z Łukaszem Broziem Jakub Bąk. No, ale teraz wymusił przynajmniej rzut wolny i oddalił jednak grę od własnego pola karnego.
Martynia. Dąbrowski. Rogalski. Żyro, pole karne, Żyro! Znów ratuje się Pogoń. No teraz już bardzo duża przewaga Legii, ale jeszcze brakuje tego konkretu pod bramką Pogoni. No nie wiem, czy to Michał nie powinien próbować strzelać z kąta prawą nogą na siłę. Guilherme, Kucharczyk, na pole karne, wybija golla. Rogalski, Matras. Astis, Rzeźniczak, a po tym wejściu Kozłowskiego to Bąk wrócił na lewe skrzydła, więc no pewnie już w tym meczu lekko odetchnął, że nie będzie musiał walczyć z Broziem, bo tam na tej szpicy szło mu trochę lepiej, pamiętamy, na nim faul, ta żółta kartka dla obrońcy Legii Warszawa, ten stały fragment gry z 20 metrów, a teraz skoro wszedł młody napastnik Kozłowski, 19-latek, który rozegrał 64 minuty w tym sezonie w dwóch meczach w Ekstraklasie, to Bąk wraca na skrzydło. Co ciekawe, to była taka pierwsza informacja, którą tutaj dostaliśmy na słuchawki, że Bąk jest pierwszy do zmiany. Tak. Teraz potem musi rozegrać całe spotkanie, bo już nie mieliśmy kontuzja Zwolińskiego, wtedy wszedł Małecki właśnie za Zwolińskiego, no i Małeckiego zmienił Kozłowski. Szósta minuta, tym razem faulowany Guilherme, przewinił Kun. Wylicza te faule rywali na sobie Guilherme. Ileż to już stałych fragmentów gry miała w tym meczu Legia. 86. minuta, stara się to na spokojnie wszystko przyjmować norweski opiekun Legii Henning Berg. Jodłowiec, Astis, Rzeźniczak, Staganowski, Werdoliak, Żyro są na polu karnym, także Kucharczyk, przy piłce Duda, Rzeźniczak, Guilherme, wysoko zawieszona piłka, Murayama, Rzeźniczak, Kucharczyk, Broś. Staganowskiego. Pomylił się Dąbrowski. Asekuracja goli i narzut rożny Kudła. Tak, tutaj Dąbrowski się przeliczył ze swoim wzrostem. To podanie górą do Staganowskiego było bardzo dobre i precyzyjne. Myślę, że Marek chyba też się nie do końca spodziewał, że obrońca Pogoni pomyli. Duda. Wszyscy zawodnicy Pogoni cofnięci we własne pole karne. Duda. Gry też Legia nic nie uzyska. To już 88. minuta. Kudła. Staganowski, Broś, Matras, Kozłowski wyprzedzony przez Astiza. Otrzymujemy informację, że arbiter doliczy nam tutaj 2 minuty do drugiej części spotkania, więc jeszcze 4 do grania. Staganowski, pole karne, jeszcze Jodłowiec. I starał się łapać piłkę Dawid Kudła, jakby nie wykorzystał w ogóle zasięgu ramion tutaj zawodnik Pogoni. Popatrzmy. Nie wiem na co liczył, czy liczył na to, że sędzia tutaj odgwiździe faul,
ale zawodnicy Pogoni Szczecin muszą wiedzieć, że tutaj przy Łazienkowskiej to się gra do ostatniego gwizdka sędziego. Kick z Bąka bez konsekwencji, jest kolejny stały fragment gry dla Legii. Minuta regulaminowa plus dwie doliczone. Ponownie cały zespół ze Szczecina we własnej szesnastce. Bąk, Jerme. To nie będzie kontra. Nieprzygotowany tutaj. Na tym koniec dobrych informacji po tym stałym fragmencie dla drużyny atakującej. Natomiast tak zastanawiam się, jaki może być pomysł trenera Kocjana na tę dogrywkę, bo od 30 minut to Pogoń w ofensywie nam tutaj nie pokazała niczego. Po zejściu z Wolińskiego z lekkim urazem nikt tej piłki nie potrafi z przodu przetrzymać. W tych bocznych sektorach boiska jest bardzo średnio. Kun już też nie jest tak błyskotliwy i nie wygrywa tylu pojedynków, ile kilkadziesiąt minut temu. Zdjęty z murawy Rafał Murawski. Jaki może być pomysł ofensywny Pogoni na te dodatkowe 30 minut, jeśli do dogrywki dojdzie? Bardziej wygląda na to, że będzie wyczekiwanie na rzuty karne w dogrywce. Żyro. Duda chciał to zrobić efektownie, ale też faulował. Henningberg pokazuje swoim piłkarzom jeszcze koncentrację, jeszcze dwie minuty. Bo też dzisiaj wystawił praktycznie najmocniejszy skład. Zależało mu niezmiernie na zwycięstwie w regulaminowym czasie. Mówił otwarcie o tym, że Legia celuje w każde trofeum możliwe do zdobycia i nie ma taryfy ulgowej. Zresztą potwierdzili to legioniści, to o czym wspominałeś, w Legnicy, w rywalizacji z Miedzią. A tymczasem Legia na pewno, mając lepszych piłkarzy od Pogoni, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, na razie gdzieś tego nie potrafi przełożyć na wynik. 1-1 i jeszcze minuta doliczonego czasu. Jeśli nic się nie zdarzy, to będziemy mieć dodatkowe 30 minut. No ale też widzieliśmy tutaj Legię w dzisiejszym spotkaniu, że zdecydowanie za późno starała się rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. Myślę, że taka drużyna powinna od samego początku narzucić swój styl gry i próbować jak najszybciej rozstrzygnąć, jeżeli gra w roli faworyta, a takim w dzisiejszym meczu była Legia, rozstrzygnąć to spotkanie jak najwcześniej. Dąbrowski znowu wysoko, agresywnie. Bąk teraz trójką, czwórką kontruje Pogoń. No, pomylił się zdecydowanie Rzeźniczak. I znowu sięga do kieszonki arbiter. To jest ósma żółta kartka w tym spotkaniu. Jeśli dobrze liczę. Para środkowych obrońców Legii, Astis, Rzeźniczak z kartkami. Wrdoliak z kartką. Z kartką i Jodłowiec z kartką. Dwóch środkowych defensywnych. No, ale to, co wspomniałeś, to Pogoń nie ma za bardzo czym zaatakować. Nie ma kogoś w środku. Gdyby jeszcze ten Murayama troszeczkę wyglądał lepiej, tak jak w pierwszej połowie spotkania, no mógłby gdzieś ewentualnie narazić legionistę, któregoś z legionistów na czerwoną kartkę. No i ma Pogoń stały fragment gry. Maksymilian Rogalski. Czy to będzie uderzenie do bramki? Sześciu graczy ze Szczecina. W 16 Legii Warszawa. Prawdopodobnie ostatnia sytuacja tego meczu przed rozegraniem dogrywki, bo ta chyba tutaj staje się faktem, a więc czwartek z dogrywkami w Pucharze Polski. No tak, we wcześniejszym spotkaniu Lech Jagiellonia mieliśmy dogrywkę. Tam nie doszło do rzutów karnych. No zobaczymy, jak to będzie tutaj przy Łazienkowskiej. 1-1 po 90 minutach rywalizacji, nawet 92, bo nam dorzucił arbiter dwie minuty do drugiej części spotkania. No na pewno Pogoń ma dzisiaj trochę pecha, bo przyjechała przecież tutaj bez Robaka czy bez Frączczaka. Natomiast w trakcie meczu już urazy eliminowały z Wolińskiego, a także Małeckiego. Także tak się życie ułożyło dzisiaj dla trenera Jana Kocjana, ale po 90 minutach nie ma rozstrzygnięcia tego meczu. Legioniści ubrali tutaj kurtki na te kilka minut, żeby nie wyziębić organizmów. Koce z kolei pojawiają się w zespole Pogoni i teraz czas dla masażystów, dla